Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ryoko, a dzisiaj mamy kolejną przygodę dzielnego Sambi na wyspie Banoa, który walczy z hordami zombie. Mamy misję pod tytułem Mój Skarbie. Odzyskaj naszyjnik Jenny z domku numer 6 w dzielnicy Srebrnych Domków. Dobra, to expa troszkę za niego jest. W sumie zacząłbym już główny wątek, poruszyłbym się z tą główną fabułą. Ale tak jakoś te misje poboczne mnie tutaj trzymają jeszcze na tej wyspie. Dobra, tutaj jesteśmy na tej stacji. Tutaj zabijemy jeszcze tego zombiaka. Dobra, oczywiście nasz dzielny Sambi jest tak słaby po prostu kondycyjnie, że no nie wyrabia i cały czas muszę przestawać walczyć, żeby nabrał energii. Ale czasem wystarczy jeden tak naprawdę cios perfekcyjnie zadany, żeby powalić przeciwnika, zdeptać mu czachę. Oczywiście, jak to ja, lubię sobie pozbierać. Dużo mieć rzeczy w ekwipunku, zawsze może ci się coś przydać, a ty leżeć. No, jakaś brudna szmata już się na mnie rzuca. Gin, ty też. Jak widzicie, mam ulepszoną katanę. Razi prądem. No, 64k damage'a zadaje butem. Tu nic więcej nie ma, tu... O, dobra, kasa. Kasa w sumie najważniejsza, ale jak padniemy, to nam zabiera chyba z 20% tego, co mamy. Tu mamy dwa zombiaki. Przeszkodziłem chyba im w posiłku. Jedli trzeciego. To mi trochę przypomina film Obcy. A, dobra, trzech ich było. Temu też możemy główkę zmiażdżyć, o. Nie udało się, ale odcięliśmy dwie głowy. Taki trochę double kill. Dobra, mamy zacisk. Gdzie mam iść? Tędy, ale jeszcze otworzymy sobie tą torbę. Mamy 100 metrów do celu. I musimy iść naokoło, tak, iść, bo oczywiście nasz zombie nie popierdala z taką prędkością. Przejść przez domek czy przez zombiaki? Przez zombiaki dajmy, dobra. O kurde, ta maczeta mi się podoba. Ręka, noga odcięta. Druga ręka odcięta. Główkę sobie odetniemy, jeszcze tą nóżkę. No. Rozczłonkowaliśmy go. Główkę mu odetniemy. Dobra, głowa jest. A ten, patrzcie na tego, jakby się topił. Help me, help me. Dobra. Kurde, trafić nie umiem mu też, nie? Wskoczę do niego, co wy na to? Woo! A teraz tak jakby się modlił trochę, nie? Ale nie wiem, coś go blokuje w tej wodzie i nie może do mnie podejść. Dobra, ręki nie ma. Oczywiście wykrwawić się na śmierć nie może, ponieważ to jest gra. W realnym życiu taki zombiak na pewno by się wygryfawił na śmierć. Ale no po prostu w naszym realnym życiu nie ma czegoś takiego jak zombiaki. To jest tylko po prostu coś wymyślonego. Dobra, tej głowy odetniemy. Albo nie, zeptamy jej czachę. Lepszy efekt. To się w ogóle nagrywa? Tak, nagrywa się. Dobra. Zatrzaśnięte drzwi, zamknięte, musimy je wyważyć. Za pierwszym? Jest, w końcu mi się udało za pierwszym, co? Ten odgłos jakby zaraz miał, nie wiem, pawia puścić czy coś? A my tu już byliśmy przecież. O, alkohol bierzemy. A ten sobie tak siedział.
Dobra, zdeptamy mu główkę. No, główkę ma... rękę ma odciętą, głowę zdeptaną. No, wchodzimy sobie do kibla. Oczywiście w kiblu nic nie ma. Tutaj słyszę... zombiaki. Szwendacze. Ten ma w ogóle wyjebane, nie? Ja tam kroję jego kumpla, ten sobie stoi, nie wiem... na co on patrzał? Chyba na tą lampę. No, chyba na tą lampę patrzał. Z tej perspektywy na to wygląda. A 10 metrów dalej ciałem jego kumpla na kawałki. Dobra, leżeć, gnido. Aczkolwiek ten motyw jest fajny w tej grze, że jest po prostu moja postać tak OP, że mogę na przykład zmiażdżyć im głowy, gdy leżą. Nawet jak leżą i się podnoszą, to po prostu podchodzę, wciskam E i depczę im głowę. Wow, i te slow motion. Nie wiem, w co dostał, ale patrzcie w ogóle. Widział na jedno oko, ale drugie ma takie czerwone, takie... no jakiego koszulka? Dobra, idziemy dalej. Tam sobie je. Widzicie, tylko wystarczy podbiec, skoczyć, w skoku sprzedać mu kopniaka i on po prostu leży. No, ta już ręki nie ma. Po co podchodziła? I znowu miażdżymy główkę. Chyba najwięcej expa za to w sumie dostajemy. Za te skille po prostu. Za zabójstwo skillem, o. Aha, dobra, mamy iść tu, czyli mamy wejść do tego samochodu. Wchodzimy do łazarza. I sobie pojeździmy samochodem, tak? Tylko, że z tego co tutaj widziałem, nie ma takiego terenu. Czemu głowa do kibla wpadła? To było dziwne. Dobra, mamy bandaże. Bandaże się do czegoś przydadzą. Tu jeszcze poszukamy. Dobra, mamy alkohol. W sumie same Jackie Danielsy, nie? Nie wiem, bogata wyspa. Taka stricte pod... podróże. Mogę mu odpowiedzieć? CB radio ma włączone. Dobra, mamy ten naszyjnik. Otworzymy jeszcze tutaj, tutaj. Może jakaś kasa będzie. Dobra, tu znowu alkohol. Kurde, w sumie nie wiem. Nie pamiętam, czy pokazywałem wam, jak działa alkohol w tej grze, bo alkohol można zastosować chyba w dwóch przypadkach. Można go wypić, aczkolwiek można z niego zrobić koktajl Mołotowa. Ten drugi pomysł mi się bardziej podoba, bo... no, jeżeli sterujemy pijaną postacią, to tak z lekrza średnio da się grać, bo nie dość, że ma spowolnione ruchy, to jeszcze no, praktycznie jest wolniejsza. Dobra, jedziemy sobie naszym łazarzem, tutaj na nas biegnie zombie i oczywiście teraz muszę odwiedzić mechanika. Szyby już nie mam, tego wgnieciemy. Kurde. Ciężki. Kolo dobry, nie? Ej, przejechałem po nim, nie wiem, z kilka razy, a on dalej żyje. Patrzcie. On dalej żyje. Nie, ej, nie, no serio? To jest jakiś pieprzony Robocop. A w ogóle chyba... mam poziom wbity. Tak, mam poziom 48, możemy sobie dodać to do jakiejś umiejętności, nie wiem, dać furię, walkę czy sztukę przetrwania. Wydaje mi się, że sztuka przetrwania byłaby chyba najlepsza. O, zmniejsza otrzymane obrażenia, gdy zdrowie jest poniżej krytycznego poziomu. Pierwszy, drugi, trzeci poziom. I mamy wartości, minus 20%, 40 i 60. Paser, zwiększa ceny sprzedawanych przedmiotów, 10%, 20, 30. Zmniejsza obrażenia od kul.
Co tu mamy jeszcze? Przynęta. Przeciwnicy będą bardziej zwracać na was uwagę. Na ciebie, przepraszam. Zmniejsza obrażenia otrzymane w zwarciu. A co mamy tutaj? Redukuje koszty zużycia energii przy używaniu broni obuchowej. Możliwość szarżowania na wrogów. O, to by było dobre. Chyba to wezmę, ale zobaczę jeszcze inne. Zwiększa czas nokautu przeciwnika. Zwiększa obrażenia od zmodyfikowanej broni obuchowej. Zwiększa obrażenia zadawane bronią dwuręczną. Szansa na znokautowanie przeciwnika na miejscu za pomocą broni obuchowej. To mamy 10, 20 i 30%. Są trzy poziomy. Teraz dajemy sobie furię. Zmniejsza ilość szału niezbędnego do aktywowania trybu furii. Rozwalenie głowy za pomocą broni obuchowej daje większą ilość szału. Każde zabicie w trybie furii zwiększa poziom zdrowia. Nie, mi się wydaje, że weźmiemy sobie możliwość szarżowania na wrogów. Poziom pierwszy odpycha wrogów, tak? Czyli po prostu biegniemy i w biegu ich będziemy odpychać. Dobra, biegnij w kierunku wroga. Wskazówka już nam się pojawiła. Mamy tą umiejętność. I zaraz w sumie zobaczymy, jak to działa. Ale dojedziemy. Albo nie. Za nami są wrogowie, tak? To zobaczymy. Zobaczymy, jak to działa. Po prostu na nich przybiegnę. Aha, dobra, w taki sposób, tak? Na taran by się to fajnie chyba nadawało. Aha, dobra. W sumie nie będę spoilerował gry, bo nie każdy pewnie ją przeszedł. Dobra, Sambi musi odpocząć. Hu! Ale główka poleciała. Teraz w sumie by się jakiś energetyk przydał. Ale ty masz paskudny ryj. Dobra, i znowu główka zdeptana. Bierzemy kasę i spierdalamy. I wracamy do naszego łazarza. I w sumie zaraz to będzie koniec tego odcinka, bo wykonaliśmy już misję. Jeszcze tylko 25 metrów, 23, 20, 19, 18, kurde, jak to się szybko zmienia. Nie wiem, do przeciwników jakoś tak szybko nie biega. Dobra, komu miałem ten naszyjnik oddać? A tej tam. Tu jeszcze do kompasa podejdziemy, wyjmiemy jakiś sprzęt, o, mamy energetyka. Dobra, Jenny. Tak, to ten. O, dziękuję. Tak, bardzo dziękuję. Oto obiecana nagroda. Dziękuję. Czy ona powiedziała trzy razy dziękuję? Dobra, nie chcę tylko tacaka, mi wystarczy exp. Mam lepsze bronie. Jeszcze sobie naprawimy. Poszlupiemy tutaj. Dobra, mamy zębatkę. Ciekawe, czy będziemy mogli zrobić... O, środki przeciwbólowe, bandaże, część akumulatora? Nie, silnika. Ciekawe, czy będziemy mogli zrobić naboje do karabinu albo pistoletu. Do sprzedawczyka nie idziemy. Dobra, tu sobie naprawimy maczetę. Katanę pod napięciem. No i w sumie to tyle. Teraz zobaczymy, co możemy stworzyć. O, projekt amunicji do strzelby. Krwawa bomba, elektro, mołotow, mięsna przynęta, bomba z dezodorantu, elektrocierni, żmija, projekt amunicji do pistoletu. Nie wiem, czy zrobić bardziej do pistoletu, czy do strzelby. Strzelbą potrafię... O, karabin elektryczny, ale nie, to mogę stworzyć karabin elektryczny, ale nie mam tutaj amunicji. Dobra, do strzelby, nie? Wiadomo.
No i strzelby już nie mogę. To nie wiem, bomby z dezodorantu? Nie, mołotowy. Co jest potrzebne? Alkohol i szmata. Dobra. Kurde. Wyrzucił mi wszystko. Amunicji mamy tylko 5. Przeładujemy sobie od razu na następne misje. I dalej tworzymy... co ja to? Młotowy. Tego akurat chyba mogę dużo zrobić. Bo alkoholu no mam... A dobra, już nie mam. Ale patrzcie. Teraz mogę normalnie to podnieść. Bo cały alkohol zużyłem. No i mamy 6 mołotowów. No, przyda się. Weźmiemy sobie oczywiście, jeszcze wymienimy... ekwipunek, dobra, jesteśmy na nim, a ja go szukam jak idiota. Obrzyn podpalacz. Weźmiemy sobie za ten rewolwer. Mamy, o, mam jeszcze 4 naboje. Dobra. Ale no w sumie to już byłby koniec tej misji. Przeszliśmy ją. Następną misję, jaką będziemy mieć, to za dużo cukru. Oczywiście to będzie ostatnia misja poboczna w naszym dzienniku zadań. Później będziemy mieć główny wątek. Bo oczywiście wydarzeń nie będę robił. Bo to nie ma sensu po prostu latać tam i z powrotem co chwilę, bo to są tak jakby niekończące się misje, tak? Powtarzalne, czyli zrobię jedną misję i mogę ją powtarzać w nieskończoność, więc no nie mam zamiaru. A to są takie misje, które... te poboczne i główne wątki to są, które można przejść tylko i wyłącznie raz. Więc... będę się na nich skupiał. Te mogę tam od czasu do czasu oddawać, jak będę gdzieś blisko, w pobliżu. A tak to nie będę zawracał sobie po prostu nimi głowy. Więc... co chciałbym wam jeszcze powiedzieć. Zapraszam na... mojego fanpage'a na Facebooku. O nazwie Ryoko Life. Tak samo na Twitterze. Tak, na Twitterze. Dalej mi się to myli z Twitchem, nie wiem czemu. Ale jak będzie 5000 ogólnych wyświetleń na moim kanale, to będę prawdopodobnie we wtorki streamował na Twitchu, więc wystarczy jeszcze tylko jakieś 800 wyświetleń, 800 coś, jak dobrze pamiętam. No, zamknij te drzwi. Dobra. O, ten Omar, którego tutaj asekurowaliśmy, oczywiście siedzi sobie na ławeczce, leń jeden. A, jeżeli chcecie mnie wesprzeć w tym, co robię, to zapraszam również na mojego Patronite'a. Oczywiście będziecie mieli to wszystko w opisie, linki do podstron, na których się znajduję. I w sumie to wszystko. Miłego poniedziałku, więc dzisiaj żegnam się z wami. Do zobaczenia, trzymajcie się serdecznie, cześć!